Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu o teatrze. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co w teatrze wydaje się kluczowe, to znaczy o premierach i trendach, które pojawią się w nowym sezonie teatralnym. Mamy październik, dopiero wszyscy się rozkręcamy, powoli wracamy na widownię, no i planujemy sobie jakoś, co się wydarzy przez kolejne 10-9 miesięcy naszej bytności w teatrze. Kasiu, powiedz mi, bo dopiero zaczynamy ten sezon, ale czy tobie się już udało odwiedzić jakiś teatr? Tak, ja nawet byłam na kilku spektaklach, o dziwo, granych w wakacje. Jednym z nich było przedstawienie, które mam nadzieję, że powróci do repertuaru w nowym sezonie, bo zostało zagrane tylko jeden raz w ramach krakowskiego festiwalu tańca i nosiło tytuł Grupi 13. To jest bardzo ciekawa pozycja, dlatego mam nadzieję, że wróci i ci z Was, którzy jesteście, czy macie możliwość oglądania spektakli w Krakowie, będziecie mogli zobaczyć to przedstawienie. Ono zostało stworzone przez grupę czworga artystów, Wojtka Klimczyka, Martę Wołowiec, Filipa Koguta i Klaudynę Schubert. To jest spektakl taneczny, inspirowany twórczością artysty Basią Adera, takiego ciekawego bardzo performera, który zajmował się między innymi tematem upadania i jedne z jego bardziej znanych wideoartów polegają na przykład na tym, że jedzie rowerem i nagle wpada do kanału, albo trzyma się na gałęzi, a aż wreszcie puszcza się i wpada do rzeki, albo stacza się z dachu domu i spada. Te wideo można zobaczyć na YouTubie, więc wrzucimy linki. I ostatni projekt Basią Adera polegał na tym, że artysta udał się w rejs na malutkiej łódce, właśnie łódce typu Grupy 13, to jest taka mikro żaglóweczka. Zamierzał dopłynąć ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ale nigdy nie pojawił się na miejscu. Jakby słuch po nim zaginął. Kilka tygodni później kuter rybacki wyłowił samą łódkę, ale ciała artysty nigdy nie odnaleziono. Zaczęły krążyć różne legendy, między innymi takie, że on zniknął na 2 lata, że to jest jego projekt artystyczny, że po 2 latach powróci. To też zresztą bardzo dotknęło jego żonę, dlatego że ona już nie wiedziała, w co ma wierzyć. To jest o nim też taki film dokumentalny, w którym ona opowiada właśnie, jak trudne to było doświadczeniem, że ona dopiero po 2 latach była w stanie uwierzyć, że aha, czy naprawdę mój mąż nie żyje. Więc jakby rzeczywiście ta historia jest bardzo interesująca i ona jest gdzieś punktem wyjścia dla tego spektaklu, ale spektakl nie jest przedstawieniem tej historii, tylko raczej jest inspirowany twórczością artysty, jest inspirowany tą historią, która jest na scenie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie przetwarzana i też ten spektakl jest piękny wizualnie. Rozgrywa się w takim powolnym rytmie, ale jest rzeczywiście wizualizacja, które przygotowała Klaudyna Schubert. Ruch, który opracowała Marta Wołowiec, muzyka, tam też pojawiają się takie elementy musicalowe, opracowane właśnie przez Wojtka Klimczyka i Filipa Koguta. To rzeczywiście wszystko tworzy bardzo, bardzo ciekawy spektakl. Natomiast ja wiem, że ty, Kasiu, nie tylko byłaś w teatrze, ale nawet już byłaś na jednym festiwalu teatralnym i na pewno masz z niego jakieś ciekawe historie. Tak, ja zaczęłam sezon od festiwalu teatralnego w Rumunii, w Piatrane Amts. No ale jak to bywa na takich festiwalach, są tam rzeczy gorsze, są tam rzeczy lepsze. Tam pojawiały się 2 ścieżki. Jedna ścieżka lokalna Teatru Rumuńskiego, a druga ścieżka międzynarodowa i zaproszone były spektakle, które w jakiś sposób opowiadały o doświadczeniu uchodźstwa, o doświadczeniu uciekania przed wojną. Zresztą takim idiomem całego festiwalu było 153, a 153 to jest ilość kilometrów, które dzieli Piatrane Amts od granicy z Ukrainą. Czyli tutaj ta inspiracja jest bardzo, bardzo jasna i nie trzeba się tutaj doszukiwać jakichś podwójnych kontekstów. I jeżeli chodzi o tą ścieżkę, to były zaproszone teatry z różnych krajów i dla mnie takim w ogóle najciekawszym projektem ze wszystkim był projekt pod tytułem Luggage Stories z Rygi, który został przedstawiony przez grupę Kalc Riga Company. I to jest w ogóle taki
taki work in progress, więc ma strukturę czytania. Na widowni mamy czterech aktorów, którzy po kolei wcielają się w postacie, z którymi przeprowadziły wywiady. Są to osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną, a całość, głównym tematem, to oczywiście, jak wskazuje tytuł, to ich bagaże. Osoby, które uciekły właśnie do krajów nadbałtyckich. Pytani są o to, co spakowały i o ten proces pakowania, jak to jest w kilka dni, a czasami nawet w kilka godzin do walizek spakować całe swoje życie, jakie przedmioty się w tym znalazły w bagażach, za jakimi przedmiotami tęsknili, jakich żałowali, że nie zabrali, a nawet po jakie wracali. I mamy do czynienia z aktorami ukraińskimi, którzy również uciekli stamtąd i znaleźli pracę w ryskim teatrze. Historie są bardzo różne, od takich, tak jak podejrzewamy, bardzo smutno tragicznych, po takie, że najważniejsze, że właśnie ludzie i zwierzęta przekroczyły granice, a rzeczy są już mniej istotne. Powiedziałabym historie, które w tym wszystkim są włożone jako zabawne opowieści, ponieważ na przykład mówiłam o tym, że ludzie często w stanie szoku pakowali się po prostu bez sensu, tak? Chociaż w spektaklu to funkcjonuje jako żart, no to wiemy, że specjalnie nie jest zabawne to, że jeżeli pojawia się nawet historia osoby, która nie zabrała laptopa uciekając, ale zabrała ogromny ekspres do kawy i jakby nie potrafi potem wytłumaczyć, co ten ekspres do kawy robi w jej bagażu. Albo inna kobieta zapakowała wszystko w trzech sztukach, tak? Jakby trzy sztuki spodni, jedzenia dla kota i też jakby nie była w stanie później wytłumaczyć, czemu tak się w ogóle wydarzyło. I myślę, że jest to ciekawe, po pierwsze pod tym względem organizacyjnym, że rzeczywiście osoby, które tej pracy potrzebowały, tą pracę przy tym spektaklu dostały, a po drugie jest to taki aspekt prowadzenia tej opowieści, z którym się dotąd nie spotkałam. Nie spotkałam się z taką opowieścią, na którym pierwszym planie byłyby bagaże. I ciekawie to się łączy później z kolejnymi historiami, z kolejnymi bohaterami, których poznajemy. Więc jestem bardzo gdzieś wdzięczna za to, że mogłam to zobaczyć. I jestem ciekawa, jak projekt będzie się dalej rozwijał, bo tak jak słyszeliśmy w takiej zapowiedzi przed spektaklem, historie ciągle są zbierane, no i spektakl w założeniu ciągle ma się rozrastać. Przygotowałyśmy dla Państwa takie nasze prywatne rankingi trzech spektakli. Każda z nas przygotowała trzy spektakle, na które w tym sezonie czekamy. Starałyśmy się, żeby ta lista była dość różnorodna, to znaczy z różnych miast Polski, bo wiemy, że teatr niestety jest tym medium, które wymaga podróżowania i chciałybyśmy polecać w miarę możliwości rzeczy, które wydarzają się w różnych województwach, w różnych częściach naszego kraju, tak żeby może, jeśli Państwo nam zaufają, mieli również możliwość dotarcia do przynajmniej części z tej listy. No to może Kasiu, zaczniesz. Jednym z takich spektakli, na które czekam, jest przedstawienie, które już miało premierę 10 września tego roku w Teatrze imieniem Aleksandra Fredry w Gnieźnie. I to jest Miła Robótka w reżyserii Agnieszki Jakimiak, która powstała w oparciu o książkę Ewy Stusińskiej Miła Robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. Bardzo czekam na to przedstawienie, nie tylko dlatego, że Agnieszka Jakimiak wydaje mi się interesującą reżyserką, ale także dlatego, że ciekawi mnie książka, po którą sięgnęła. Miałam okazję czytać fragment tego reportażu przedrukowany przez pismo dotyczący procesu na temat pornografii, który toczył Jerzy Urban. To jest rzeczywiście jakby świetnie napisana, fascynująca historia i jestem niezwykle ciekawa, jak została ona jakby przeniesiona do teatru i co się zmieniło wtedy, kiedy właśnie zostaje wprawiona w ruch przez aktorów i aktorki. Ja w takim razie dodaję do tej naszej listy również spektakl, który miał już premierę, a który bardzo chciałabym zobaczyć. I jest to spektakl Marta, figura Serpentinata w reżyserii Sebastiana Majewskiego, wystawiany przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Jest to opowieść o nauczycielce, która realnie istniała, jest prawdziwą postacią i pracowała w wałbrzyskiej szkole i była taką postacią niezwykle interesującą dla wielu pokoleń
uczniów, którzy zrobili mniejsze lub większe kariery, ale dzięki niej jakby mogli rozwijać swoje humanistyczne pasje i była taką osobą, która zarażała pasją, dbała o rozwój swoich uczniów. No każdy z nas chyba miał takiego nauczyciela gdzieś na swojej drodze, którego po latach wspomina z sentymentem. Jest to dla mnie jakiś przecudowny ruch, bo zazwyczaj w teatrze na scenie spotykamy się przecież z wielkimi osobami, postaciami historycznymi, jakimiś po prostu super wyjątkowymi ludźmi na skalę przynajmniej polską, jak nie światową. I takie spojrzenie przez pryzmat pracy opiekuńczej, wyłowienie historii jakiejś wyjątkowej osoby, która właśnie wykonywała pracę często niezauważaną, często niedocenianą, cenienie jej i włożenie na scenę do takiego głównego nurtu, wydaje mi się takim zabiegiem bardzo wzruszającym, ale chyba też takim bardzo, bardzo potrzebnym. I jestem niesamowicie ciekawa, jak Majewski prowadzi tę historię. Z tego, co czytałam już w pojawiających się pierwszych recenzjach, kontrastowana jest ona z takim oficjalną historią teatru, z historią patrona Jerzego Szaniawskiego. I ten spektakl pokazuje w zasadzie te dwa teatry. Jeden instytucjonalny, duży, a drugi ten taki mały, trochę taki właśnie w stylu kółek szkolnych, różnych grup zainteresowań, ale jakoś mam wrażenie, że ten drugi rodzaj teatru częściej jest nam bliski i częściej się wiąże z takimi bardzo ciepłymi, indywidualnymi wspomnieniami. Kolejnym spektaklem, na który czekam, jest Frankenstein w reżyserii Andrzeja Piaskowskiego w opracowaniu dramaturgicznym Huberta Sulimy, który będzie miał premierę 29 października w teatrze imieniem Stefana Żeromskiego w Kielcach. I tutaj jakby kilka rzeczy, które mnie ciekawią. Po pierwsze, ten duet twórczy Piaskowski-Sulima, bardzo mnie interesują ich przedstawienia i jakoś z ogromną uwagą i zainteresowaniem śledzę ich teatr. Też bardzo mnie ciekawi i mam nadzieję, że będę miała okazję wrócić do Teatru Żeromskiego w Kielcach, dlatego że to jest instytucja, której bardzo kibicuję. To jest instytucja ze świetnym zespołem, z ogromnym, pełna ludzi, którzy mają wielki, wielki talent i też wydaje mi się, że bardzo dobrze prowadzona, tak? Znaczy taka instytucja, która potrafi balansować spektakle, biorąc pod uwagę to, jak różne gusta mają widzowie. Ale ciekawi mnie też sama adaptacja Frankensteina, tak? Powieści Mary Shelley, jednej z uważanej za pierwszą powieść fantazy, która, jak deklarują twórcy w zapowiedzi, będzie traktowana jako portal do innej rzeczywistości. Więc mam nadzieję, że to będzie świetny spektakl. To ja idę do numeru 2 na mojej liście i teraz, Kasia, się zdziwisz, ponieważ jest to spektakl po części taneczny. A ja zazwyczaj mam duży problem ze spektaklami tanecznymi, ponieważ często ich nie rozumiem i wiem, że muszę wykonać dużą pracę jeszcze nad sobą, żeby móc czerpać z nich tyle, ile bym mogła. Ale jest to spektakl Dotyk za dotyk Dancing Teatru Współczesnego w Szczecinie, który powstał w ramach programu rezydencji, czy powstanie w ramach programu rezydencji artystycznych Scena Nowe Sytuacje w reżyserii Katarzyny Sikory z taką współpracą tekstową, dramaturgiczną Michała Buszewicza. I jest to spektakl, który będzie dancingiem. Będzie on takim performatywnym zdarzeniem, w którym publiczność zostanie włożona w sytuację dancingu i będzie mogła w nim pełni uczestniczyć. I w nawiązaniu do naszego poprzedniego odcinka o interakcjach, myślę, że to będzie miła interakcja, przynajmniej tak sobie ją projektuję. I w ramach tej wspólnej zabawy, czy wspólnego bycia, będzie poprowadzona historia, która będzie się też wydarzać w różnych miejscach sali, przez którą będziemy mogli przejść jako widzowie. No i to, co mnie w tym kręci, to taka perspektywa przyjemnego, wspólnego doświadczenia. Po drugie, ja od dawna bardzo chcę iść na taki prawdziwy dancing, ale jakoś się wstydzę i liczę, że ten spektakl będzie takim pierwszym krokiem i zaproszeniem mnie do tego świata. I ostatnim z tych trzech spektakli, które dzisiaj wybrałam, a rzeczywiście był to trudny wybór, bo w tym sezonie jest z czego wybierać, jest przedstawienie Wyspa Jadłonomia, którego premiera planowana jest na 18 listopada w Teatrze Studio w Warszawie. To jest spektakl, który będzie reżyserował Maciej Podstawny, a jego koncepcję przygotował wspólnie z Janem Czaplińskim i Dorotą Kowalkowską. I jest to spektakl dla dzieci i młodzieży, który powstaje w oparciu o cykl książek
kucharskich Jadłonomia Marty Dymek. I tutaj to, co mnie zafascynowało w tym przedstawieniu, to po pierwsze to, że jest to spektakl dla dzieci i młodzieży i jakby uważam, że mamy cały czas ogromną potrzebę robienia teatru dla młodszego widza i jakby teatru, który jest dopasowany do jego potrzeb i do jego oczekiwań. Też teatru interesującego i dobrze zrobionego dla takiego młodszego widza. Po drugie, wydaje mi się genialnym pomysłem sięgnięcie po książki kucharskie i jako inspirację, czy jako źródło dla przedstawienia teatralnego. Ja uwielbiam gotować, więc tym bardziej z przyjemnością obejrzę to przedstawienie. Dobrze, to ja zamykam listę spektaklem Mój rok relaksu i odpoczynku w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z dramaturgią Tomasza Walesiaka, który wystawiony zostanie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I znalazł się on na tej liście nie tylko dlatego, że bardzo lubię odpoczywać i jestem osobą, która lubi siedzieć i nic nie robić, ale także z innych powodów. Po pierwsze, to jest taki powód instytucjonalny. Będzie to otwarcie nowego rozdziału w historii teatru dramatycznego, którego dyrektorką została Monika Strzępka. Jest to taka dyrekcja, której się dużo mówi, no bo kontrowersyjna reżyserka, która zaprosiła do pracy taki kolektyw feministyczny różnych działaczek teatralnych, pracowniczek. No i tak jak słyszymy, ma on zmienić oblicze tego teatru, który dotychczas był takim mieszczańskim teatrem środka, więc jestem niesamowicie ciekawa, co tam się będzie działo. Po drugie, Katarzyna Minkowska, jako taka reżyserka, której nazwisko się pojawia coraz częściej w, tak powiem, kronikach teatralnych. Chciałabym bardzo zobaczyć jakiś jej ciekawy spektakl, bo myślę, że to jest taka też nowa siła, która wchodzi do teatru. A po trzecie, sam temat spektaklu opartego na książce, będącą takim studium żałoby, ponieważ jej bohaterka po śmierci rodziców decyduje się na takie roczne wycofanie się ze swojego życia zawodowego, też poniekąd z życia prywatnego i danie sobie tego okresu na przeżycie żałoby. Książka jest popularna, jakoś jest widoczna w księgarniach i recenzjach. Dlatego bardzo mnie interesuje, co te trzy składniki wymieszają i jaki będzie efekt końcowy tego eksperymentu. A powiedz mi, Kasiu, bo rozmawiamy tutaj o premierach i konkretnych wydarzeniach, ale też zastanawiam się, czy są jakieś takie prądy, trendy, bardziej ogólne kierunki, w których myślisz, że będzie szedł teatr w tym roku? To, co widzimy w tych planach repertuarowych różnych teatrów i co mnie bardzo cieszy, to jest właśnie rozwój teatru dla dzieci i młodzieży. Czyli tutaj ten spektakl z Teatru Studio to jest jeden przykład, ale jest też kilka innych przedstawień przygotowywanych właśnie z myślą o młodszym bądź nastoletnim widzu. I to jest coś, co na pewno warto zwrócić uwagę w przyszłym sezonie. Mm-hmm. Moim zdaniem też takim ważnym pytaniem, i tutaj trochę wracamy do początku tego podcastu, jest to, co dalej z Ukrainą, tak? Bo dużo mówiliśmy o tym, kiedy zaczęła się wojna, że trzeba pomagać, że trzeba zapraszać artystów z Ukrainy do nas, do naszych teatrów. I jestem ciekawa w sumie, jak to będzie realizowane w tym sezonie. Ile spektakli ukraińskich twórców będziemy mieć realnie okazję zobaczyć na polskich scenach? I też co ten napływ ludzi z innego kraju, czy często z innymi doświadczeniami, da polskiemu teatrowi, jakie nowe tematy, jakie nowe rozwiązania się pojawią, co przyniesie ten miks kulturowy, w którym przecież teraz żyjemy. Tak, tutaj jest rzeczywiście szansa na jakieś bardzo ciekawe otwarcie w polskim teatrze, jeżeli to miejsce dla artystów i artystek z Ukrainy rzeczywiście zostanie zrobione. Także dlatego, że możemy się spodziewać, że do teatru zaczną przychodzić jako widzowie osoby, które zostały zmuszone do migracji w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Więc rzeczywiście to też jest coś, co jest bardzo ciekawe. No i oprócz tego to, co już wspomniałaś, czyli co wydarzy się w Teatrze Dramatycznym, co przyniesie dyrekcja, której chyba obie bardzo mocno kibicujemy. Nowe otwarcie w Teatrze Dramatycznym to jest coś, co też będziemy z uwagą śledzić. Jeśli, tak jak mówiłyśmy, to jest bardzo taki subiektywny i skromny wybór przedstawień, a czeka nas wiele ciekawych premier. Jeśli chcielibyście dostać szerszą listę spektakli, to zapiszcie się na nasz newsletter, a my w następną środę roześlemy taką wiadomość, w której właśnie przedstawimy najciekawsze naszym zdaniem plany repertuarowe różnych teatrów w najbliższym sezonie i podpowiemy, na co warto zwrócić uwagę.
To będą nie tylko spektakle, które będą miały swoją premierę, ale także wydarzenia festiwalowe, spektakle gościnne, które także są planowane i które także są bardzo, bardzo interesujące. Tak jak właśnie cały czas podkreślamy, z różnych miast powiemy, że najczęściej ogląda się teatr w tym miejscu, gdzie się mieszka, a nie wszyscy mają możliwość i czas na podróże do różnych części Polski. Kolejną zaletą naszego newslettera jest to, że nigdy nie zapomnicie o kolejnych odcinkach dodawanych przez nas, chociaż dodajemy je zawsze w czwartki, ale w newsletterze będziemy o nich przypominać, będziemy wysyłać zajawki i będziemy Was zapraszać do takiego wspólnego słuchania. Chciałabym też dodać, że takim zaskakującym trendem czy rzeczą, która może mieć dość duży wpływ na to, jak będzie się kształtować zarówno repertuar, jak i taka rzeczywistość organizacyjna naszych teatrów, to jest to, co nas dotyka wszystkich, coraz wyższe rachunki i ten strach, że tego prądu czy tego ciepła może nam po prostu zabraknąć w pewnym momencie. Więc już za tydzień w kolejnym długim odcinku zapytamy ekspertów, dyrektorów teatru o to, jak te instytucje będą radzić sobie z opanowujących nas wszystkich kryzysem energetycznym. I to już wszystko, co przygotowałyśmy w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobało Wam się to, co usłyszeliście, mamy prośbę. Powiedzcie komuś o naszym podcaście. Możecie nas też wspierać, subskrybując nasze kanały w mediach społecznościowych i na platformach podcastowych oraz lajkując dodawane przez nas treści. Dziękujemy Izabeli Zawadzkiej i Witoldowi Mrozkowi za użyczenie mikrofonów, przez które teraz do Was mówimy. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligórę. Muzyka w naszym intro to fragment utworu zespołu Tokyo Music Walker. Linki do materiałów, z których korzystałyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Kurtyna!